Kasty Rzeczpospolitej. Marcin Bruszewski, Fundacja Zwolnienia Historii. Po co wprowadzać edukację obywatelską? Właśnie została przedstawiona podstawa programowa do przedmiotu edukacja obywatelska. No myślę, że dla propagatorów edukacji obywatelskiej jest to ziemia obiecana. Przedmiot zakłada o 50% więcej lekcji niż dotychczas poprzednie przedmioty WOS czy historia i teraźniejszość, a także przede wszystkim praktyczną formułę. Młodzież ma obowiązkowo wykonać pewne działania obywatelskie, a także zrealizować w zespole własny projekt edukacyjny, projekt społeczny. Więcej praktyki w szkole to? W skrócie, te postawy, których oczekujemy, żeby młody człowiek miał, które życzymy sobie, żeby miał w dorosłym życiu, no najlepiej... Albo nabywać poprzez obserwację, albo nabywać poprzez doświadczenie. To znaczy, jeśli mamy okazję wziąć udział w wolontariacie, mamy okazję wziąć udział w pikiecie, mamy okazję zrobić swój własny projekt społeczny, to mamy okazję zobaczyć, w, poczuć na własnej skórze wartość, jaka z tego płynie. Ktoś poklepie pod nas po ramieniu powie: Słuchaj, dzięki, że to zrobiłeś. Bez wciągnięcia młodych ludzi na masową skalę w tego typu działania ciężko będzie ich do tego czasem nakłonić, bo jest bardzo dużo innych zachęt, co mogą robić. Nazywam się Paweł Nawrocki. Jestem nauczycielem historii WOS-u, ale też oligofrenopedagogię. Mam duże doświadczenie, bardzo nauczycielskie. Uczyłem i nadal uczę już od 20 ponad 5 lat. Czy edukacja obywatelska to dobry pomysł? Edukacja obywatelska zawsze jest dobrym pomysłem, ale bardzo zależy od sposobu, w jaki go będziemy prowadzić i w jaki sposób będziemy edukować. Nie wierzę za bardzo w edukowanie i modelowanie obywateli, tworzenie obywatela poprzez jeden przedmiot w wymiarze jednej godziny czy dwóch godzin tygodniowo przez jeden rok lub dwa. I zamiar, i takie oczekiwanie, że my stworzymy obywatela, dlatego że zrobimy taki przedmiot, i właśnie Wypełnimy go taką, a nie inną treścią w podstawie programowej, bardzo wyszukaną, strasznie starannie dobraną. Nadal będzie nieskuteczny, dlatego że tworzenie obywatela powinno się odbywać przez, w sposób tak bardzo szeroko rozumiany, holistyczny, na każdym przedmiocie szkolnym, jeżeli mówimy o edukacji szkolnej, ale także w warunkach pozaszkolnych. Co daje nauka przez doświadczenie? Chodzi o to, żeby nauczyć ich możliwości posiadania wpływu, czyli sprawczości. Mam sprawczość, mam wpływ. I w ten sposób dajemy im jakąś przestrzeń autonomii, właśnie takie poczucie, że, że ja ten przebieg lekcji ode mnie zależy, ale i też w tym momencie projektujemy coś takiego, czy uzyskujemy coś takiego, jak mam motywację, tak, mam wolę. Yy uczestniczę, biorę udział, a nie tylko jestem odbiorcą. Ja myślę, że no, strasznie pokutuje w polskiej szkole technika podawczo-oddawcza, czyli ja, mądry tutaj pedagog, wam przekażę wszystkie mądrości. Wy sobie je zapiszecie, a potem ja wyjmę od was to. No to, to nie jest obywatelstwo. Od przyszłego roku do szkół wejdzie edukacja obywatelska. Nowy przedmiot ma zastąpić hit, historii i teraźniejszość. Przedmiot prowadzony przez byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Lekcje edukacji obywatelskiej poświęcone będą szkole, lokalnej społeczności, Polsce, ale też jej związkom z Europą i światem. Nauka ma być bardziej praktyczna. Będą spotkania z politykami, sądy uliczne i projekty społeczne. O tematyce części zajęć będą współdecydować nauczyciele i uczniowie. Czy taka organizacja szkolnych zajęć to wyjątek? A może szkoła po reformie oświaty zapowiedzianej na 2026 rok pójdzie właśnie w tym kierunku? Jacy absolwenci z niej wyjdą? O tym w dzisiejszym podcaście Szkoła na Nowo, w którym porozmawiamy z doktorem Tomaszem Gajderowiczem, wicedyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych. Joanna Čwiek-Świdecka, zapraszam. Ministerstwo Edukacji zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu Edukacja Obywatelska, który ma zastąpić HIT. Czym te dwa przedmioty będą się różniły? W swojej takiej idei? Fundamentalnie będą inne, zarówno w zakresie treści, jak i też w zakresie metod realizacji tego przedmiotu. To znaczy, ten program, jak Państwo zobaczą, opublikowaną już podstawę programową, on w ogóle nawet wygląda inaczej niż to, co dzisiaj mamy w rozporządzeniu w podstawie programowej. To, to jak dzisiaj są budowane podstawy programowe, to one. E, mają taką część ogólną, później mają część szczegółową, i bardzo często jest tak, że ta część ogólna to są takie wzniosłe cele, e, żeby tam była odpowiedzialność, żeby dzieci miały wiedzę, żeby potrafiły. No, wszystkie piękne intencje tam są wypisane, a później jest coś, co tak naprawdę później biorą nauczyciele, autorzy podręczników i po prostu realizują takie wytyczne szczegółowe, w których są tematy do zrealizowania bardzo upraszczając. No, Idea jest taka, żeby uczynić edukację bardziej spójną żeby cele ogólne były zsynchronizowane z tym, co później realizuje nauczyciel w klasie. I też ta forma podstawy edukacji obywatelskiej tak jest skonstruowana, więc jeżeli chcemy kształcić na przykład zachowania obywatelskie, no to ten projekt wymaga nie tylko dostarczenia wiedzy o tym, co to jest demokracja i konstytucja, to, to konstytucja tylko też na przykład projekt uczniowski, który ma być zrealizowany jako immanentna część tego przedmiotu. Cele ogólne które są dla całego przedmiotu przemyślane, mają bezpośrednią realizację i połączenie z każdym celem szczegółowym. Umiejętności kształcone, zdefiniowane w, jako kluczowe dla przedmiotu, są później dokładnie wypisane, które szczegół, który szczegółowy temat dotyczy której umiejętności, której kompetencji e, wiodącej. Więc, wie, więc to jest przedmiot, który ma po pierwsze zdyscyplinować i autorów podręczników i później też nauczycielom dać jasne wskazówki co do tego, Jaka jest wizja całościowa przedmiotu, a nie tematy do przerobienia, które w zadyszce nauczyciel będzie przerabiał, właśnie, jak to się mówi, a nie, a nie realizował w celu kształcenia kompetencji. Ale po co robić taką woltę, nie można było wrócić do WOS-u, który był przez lata, który był dobry w gimnazjum? Czemu edukacja obywatelska, a nie WOS? No, nawet sama nazwa sporo nam zdradza. Wiedza o społeczeństwie. To jest przedmiot, który pozwala dowiedzieć się o działaniu społeczeństwa od strony teoretycznej. W edukacji obywatelskiej chodzi o to, żeby kształcić postawy obywatelskie, żeby to się realizowało nie tylko przez wiedzę, ale też przez działanie, przez projekty i przez implementację tego, co wiemy, żeby na końcu mieć bardziej, mieć kompetencje do tego, w jaki sposób być aktywnym w, w zarówno w społeczności lokalnej, jak i na poziomie tożsamości narodowej obywatela. To jest no. Znacznie bardziej praktyczny przedmiot. A właśnie ta postawa obywatelska, co, co to jest? To znaczy, że nauczymy młodych ludzi, żeby trzeba chodzić na wybory? To jest jeden z elementów aktywność w, na różnych. Poziomach zaangażowania, no ale też przećwiczenie różnych form obywatelskiego, obywatelskiej partycypacji, zarówno w formie właśnie projektu uczniowskiego, jak i też na przykład, jeżeli mówimy o tym, że możemy, nie wiem, napisać pismo do któregoś rzecznika, no to nie tylko mówimy o tym, że jest rzecznik, jakie ma funkcje w konstytucji, tylko mówimy dokładnie, jak to zrobić. Mamy to przećwiczyć, samemu stworzyć coś takiego na przykładzie lokalnej, lokalnego problemu na przykład. A myśli Pan, że sobie szkoły z tym poradzą? No bo jednak w szkole nauczyciele są nauczeni, że są te przedmioty, są te tematy, te trzeba, które trzeba przerobić, jak już powiedzieliśmy. I tu nagle trzeba gdzieś wyjść, trzeba wyjść z inicjatywą, trzeba mieć pomysł. Jak szkoły do tego podejdą? No, nie budzi przerażenia. Żeby ten przedmiot był dobrze zrealizowany, to rzeczywiście trzeba dać narzędzia nauczycielom, takie pomysły na to, jak taka lekcja może wyglądać. To jest wielkie zadanie i odpowiedzialność też autorów podręczników. No, ale dzięki temu, że ta podstawa programowa, ona jasno definiuje w jaki sposób, które zagadnienie należy realizować w sposób praktyczny, tak, to jest wprost tam napisane, językiem efektów uczenia się, a nie językiem tematów, które są do omówienia. No to jest nadzieja na to, że te gotowe rozwiązania będą, um, będą przedstawione. My, oprócz tego, że pod, nowa podstawa programowa jest opublikowana, publikujemy jako Instytut Badań Edukacyjnych też szereg materiałów, które mają dać. Praktyczne narzędzia do skutecznego nauczania tymi aktywnymi metodami. Na przykład Wademaka dla rodziców, dyrektorów szkół, uczniów samych, co do tego, jak się uczyć i jak realizować e, naukę w domu e, i w szkole, tak, żeby ona była skuteczna w oparciu o skuteczne metody nauczania. No dobra, ale jeżeli ta podstawa programowa to jest tak określona, Średnio, znaczy jest tam duża autonomia nauczycieli, duże pole do popisu, jeżeli chodzi o tworzenie tematów przez nauczycieli, przez uczniów, przez społeczność szkolną. To nie będzie tak, że w jednej szkole dzieci nauczą się tego, a w innej czegoś innego i to nie będzie spójne, nie wiadomo czego się uczą. Badania jasno pokazują, że dobry nauczyciel to jest taki, który ma narzędzia skuteczne, ale autonomicznie je wykorzystuje. To znaczy tam jest ta wspólna baza tego, co jest minimum dla przedmiotu edukacji obywatelskiej. Zresztą bardzo podobnie będzie skonstruowany program edukacji zdrowotnej, który również niedługo będzie opublikowany oraz część do wyboru, czyli wiemy, że nie chcemy przeładować materiałem programu, tylko żeby rzeczywiście nauczyciel mógł wybrać sobie to, co go interesuje. Ale ten core jest jednak wspólny dla wszystkich i te, ta podstawowa konstrukcja trójdzielna przedmiotu, te podstawowe... Aktywne formy bycia zachowań obywatelskich są obowiązkowe dla wszystkich, i nauczyciel będzie miał dokładnie wiedział, w jaki sposób może to realizować w klasie. Będzie praktycznie, nie teoretycznie, mówiła ministra Lubnauer na konferencji prasowej, jak ta praktyka będzie wyglądała, co, co będą robić młodzi ludzie w szkole. Tak jak mówiłem, od zarówno na bazie wiedzy, która jest podstawą dla tego, żeby wiedzieć, jak się orientować, będą ćwiczenia i praktyka polegająca na tym, że trzeba będzie na przykład napisać list. No właśnie, to mam to ten to list do to rzecznika, to. ale co jeszcze? Jakieś sądy uliczne? Wspominaliście, jak to będzie wyglądało? Sądy uliczne? A, a sądy uliczne, jako badania uliczne. Nie, nie instytucje, nie, nie, nie. <laughs> Tak, dokładnie, dokładnie w ten sposób. Zarówno w zakresie tego, jak organizować protesty, jak dbać o swoje prawa, w jaki sposób można wymagać również od różnych instytucji, różnych zachowań. To wszystko chcemy, żeby budowało świadomość tego, jaka jest relacja obywatela z państwem, obywatela z lokalną społecznością, obywatela z najmniejszą jednostką, nawet taką rodzinną, małą społecznością, od szkoły, przez to później czym jak widzimy, patriotyzm na poziomie i lokalnym, i bardziej globalnym. Są jeszcze te projekty edukacyjne, które niby w szkole teraz są, ale z realizacją wygląda to tak sobie. No właśnie, bo to nie jest to, zapisane w podstawie programowej. Jak to będzie teraz wyglądało, że, żeby działało? No właśnie, to nie jest dzisiaj zapisane w sposób taki jako bezpośrednie wymaganie. Nie do końca wiadomo, który element z podstawy programowej ma być realizowany za pomocą projektu. Dzisiaj chcemy to ukonkretnić. Ta, ta, nowa, ta nowa forma zapisu, ona uspójnia wizję całego przedmiotu i mówi, które elementy mają kształcić które kompetencje. Czyli jeżeli na przykład mamy nie wiem, pracę grupową i umiejętność wyjścia poza sam teren szkoły czy, czy znalezienia grupy wsparcia dla danego pomysłu, to to zagadnienie ma być realizowane, ma kształtować te kompetencje, co nas od razu w, wprowadza w formy realizacji, które będą skuteczne dla właśnie kształcenia tych kompetencji. Jak ktoś nie zrobi projektu, nie zaliczy przedmiotu? To nie o to Uf. chodzi. To nie o to chodzi. Zresztą w ogóle to dotyczy szerszej dyskusji, to znaczy, że jeżeli mamy skutecznie zmieniać edukację, musimy naraz ją zmieniać w trzech obszarach. E, podstawa programowa to jeden, czyli to, czego uczymy. Z drugiej strony metody nauczania, to już też zahaczyliśmy ten temat, a trzecia rzecz to ocenianie, czyli później jak rozliczamy z efektów kształcenia. I nie da się nic w edukacji zrobić, jeżeli tych trzech elementów jednocześnie nie połączymy. E, ten, ta edukacja obywatelska ona jest takim pierwszym e, projektem za, nowego zapisu podstawy. Trochę kompromisowym, bo ona jeszcze wchodzi w e, podstawę programową, która jest dzisiaj obowiązuje. W związku z tym ta, ta forma nowa zapisu nie może być diametralnie inna w zakresie układu treści i formy od tego, co jest dzisiaj. Więc to są takie e, pierwsze... Jak, jak to pani ministra mówi, skutki zmian w edukacji, w, w tej wizji, które jednak mają wpasowywać się w ten, w, w ten ciąg, który jest dzisiaj. Na przykład ta rzecz, która dla nas w, w dużych zmianach edukacji na 2026 rok jest absolutnie kluczowa, czyli korelacje międzyprzedmiotowe, jest dzisiaj jeszcze no niewykorzystana, bo nie jesteśmy w stanie w podstawę, która jest, Wczepić się w taki sposób, żeby też modyfikować inne przedmioty. A o co w tym chodzi? O to w tym chodzi, że jeżeli mamy na przykład realizację, e, uczymy się o demokracji. Uczymy się o demokracji na historii. Gdzie były procesy, gdzie pierwsza demokracja była, gdzie, jak są, jakie są... Wiele te razy te się uczymy, tak? Jest tak. Grecja, jest XVIII wiek tak. później. Teraz z drugiej Uczesność. strony mamy temat, dem temat demokracji na e, geografii. Prawda? Wiemy jak na przykład w geografii politycznej, w jaki mhm. sposób się to kształtuje. Ten temat również jednak nie jest do końca w taki świadomy, bezpo... te, te odwołania nie są świadome i bezpośrednie. Ale bazując na podstawach programowych z krajów, gdzie udało się zmienić edukację w sposób na, te, na taki właśnie bardziej spójny, na przykład w Australii, w Irlandii, widzimy, że na przykład o demokracji można się uczyć też na WF-ie, gdzie nauczyciel wykorzystuje mechanizm, różne mechanizmy demokratyczne do wyboru gry, w którą gramy, wyboru drużyn, wszystko. No i nazywa to tak samo jak na tych innych przedmiotach. Jakby sprawienie, że ktoś patrzy na edukację z perspektywy dziecka, to znaczy z perspektywy tego, że on dostaje te same informacje różnie podane w różnych miejscach i to trzeba nazwać świadomie, połączyć, żeby budować w mózgu właśnie te połączenia, to jest element, na który na pewno postawimy w kolejnym kroku. No dzisiaj edukacja obywatelska częściowo to realizuje, ale ta reforma 2026 będzie to miała na sztandarze. A jak to jest, bo z punktu widzenia dorosłego, to jest to jakby oczywiste, że sobie łączymy gdzieś tam te kropki z poszczególnych przedmiotów. Dziecko tego nie robi, nie potrafi, jest za małe. Dla dziecka, kiedy wprowadzamy nowe tematy. One są pewną jeszcze nieznaną autonomiczną cząstką. I jeżeli bezpośrednio nie pokażemy związku między tymi rzeczami, to ono, to, ten, ten, to ono tego związku może nie dostrzec od samego początku. Dlatego tak ważne jest to uzmysłowienie, w którym miejscu, którego przedmiotu są treści, które do siebie nawzajem nawiązują. To znaczy dzisiaj, żeby nie było takiej silosowości w nauczaniu, że mamy właśnie przedmiot, który naucza jeden nauczyciel i właściwie nic go innego nie interesuje. Zresztą swoją drogą, jak spojrzymy na... Metody o udowodnionej skuteczności samo to, że dzieciaki szukają powiązań między tematami i przedmiotami, sprawia, że wszystkich przedmiotów uczą się lepiej. To znaczy, dzięki temu, że wykorzystują schematy myślenia i próbują je jakoś przypiąć do tych innych przedmiotów, jest korzystne dla edukacyjnie. Czy to się w Polsce działo? Były kiedyś próby takich interprzedmiotowych ścieżek i, i zauważenia się nawzajem przedmiotów, no ale dopóki to nie będzie na poziomie już podstawy programowej i praktyki nauczyciela i, i szkoleń dla nauczycieli, zauważone w jaki sposób robić to praktycznie, no to to nie będzie wdrożone. Chcemy, żeby to się stało. Zaczęliśmy właśnie, Wspomniał już pan o tej reformie dużej 2026 i o korelacji przedmiotowej. Czy to się wpisuje w ten pomysł, który się pojawił niedawno w przestrzeni publicznej, że będzie przyroda łącząca biologię? Geografię, że będzie przedłużona poza czwartą klasą? Chodzi o takie tworzenie bloków przedmiotowych? E to, w jaki sposób będzie wyglądały, te, będą wyglądały ramowe plany kształcenia, czyli jakie będą dokładnie przedmioty i godzinne? dzisiaj jest przedmiotem przygotowania tej nowej dużej reformy. To jest krok, który jakby finalne decyzje w tym zakresie zapadną już niedługo, jak stoliki przedmiotowe po profilu absolwenta będą tworzyły podstawy, zostaną powołane w ten sposób. Natomiast rzeczywiście jest taki trend, że to pomoże, ma szansę pomóc rozbić zbytnią silosowość. To znaczy tego, że my nawet w ramach czegoś, co w bardzo wielu krajach łączone jest łącznie, no uczonych W wielu jest łącznie, krajach jest razem science, przyroda, prawda? Tak, science. science. Jest, jest, jest przyroda, która łączy te wszystkie rzeczy, a my niejako rozdzieliliśmy to na, na poziomie, na którym jeszcze tego nie trzeba rozdzielać. Tak? Chemia, fizyka, biologia na poziomie takim podstawowym mają tak dużo wspólnego, że my właśnie te korelacje tematyczne częściowo Tracimy w momencie, w którym uczy tego zupełnie trzech różnych nauczycieli w, w swoim tempie, nie zawsze się komunikując i nawet na poziomie samej podstawy nie ma tej spójności. Zresztą widzimy po badaniach, na przykład Teams, po badaniach PISA, w których właśnie ten, ta trzecia domena poza czytaniem, poza rozumieniem czytanego tekstu i matematyką, to jest science jako zbiór tych przedmiotów. Ale słyszy pan te dyskusje i te głosy, że y, dzieci nie będą nic potrafiły, że szkoła nowackiej to będzie taka, że wyjdą głupie dzieci, i że nie będą miały wiedzy, że to głupianie. Co pan na to? No właśnie chodzi o to, żebyśmy teraz spojrzeli na konkret. Głosy słyszę, ale porozmawiajmy o tym, co działa. W bardzo wielu krajach, które dzisiaj mają topowe absolutnie wyniki edukacyjne światowe, edukacja jest zorganizowana troszeczkę inaczej. Nie ma dowodów z badań, które by mówiły na przykład, że agregacja przedmiotów przy zachowaniu tej samej siatki godzin będzie jakkolwiek, jak to pani nazwała, że dzieci nie będą nic potrafiły. Myślę, że dzisiaj w Polsce dyskusja na temat edukacji ma jedną zasadniczą wadę. To znaczy, my rozmawiamy o tym, co nam się wydaje ciągle, tak? O, co bardzo często jest w ogóle wprost podziałem poglądów politycznych, odzwierciedleniem ich to tak patrzymy na edukację. I nie ma drogi innej do przodu, e, pogodzenia różnych trendów niż taki trend, który na przykład zdominował medycynę. Czyli spojrzenie na to, która. Opcja ma udowodnioną skuteczność dla nauczania, dla wyniku edukacyjnego. Ta reforma 26 jest robiona przez badaczy, przez naukowców. Nie jest robiona jak do tej pory wszystkie reformy w ministerstwie. Pani ministra Nowacka dosyć odważnie powierzyła to Instytutowi Badań Edukacyjnych, tworzenie podstaw programowych, jak i profilu absolwenta. Jak rozumiem, po to, żeby uciąć dyskusję w oparciu o to, co mi się wydaje. My dzisiaj wzorujemy się nie na krajach, które, w których dzieci nic nie potrafią, tylko na krajach, które dokonały reformy oświaty i wskoczyły w wynikach tych porównawczych międzynarodowych do absolutnego topu. Na kim się wzorujecie? Na Finlandii, na Estonii? Ha. Finlandia to jest świetny przykład tego, jak można zepsuć system edukacyjny, akurat. Finlandia była najlepsza w roku 2000 w badaniu PISA, i od tego momentu mówi się o Finlandii jako wzorcu niedoścignionym. Właśnie. Z całym szacunkiem, ale to jest kraj, który stracił najwięcej punktów ze wszystkich krajów przez ostatnie 20 lat. Więc jeżeli się wzorować na Finlandii, to raczej tej sprzed 20 lat, a nie tej teraz. Natomiast są takie kraje, które zrobiły reformę oświaty i rzeczywiście zanotowały ogromny wzrost wyników. Swoją drogą Polska była takim krajem do 20 Gimnazjum. 2018 roku. Tak, w 2018 roku popis ostatnich gimnazjalistów, którzy osiągnęli nieprawdopodobne wyniki. Myśmy od 2000 roku, tak jak Finlandia Nie? spadała, to Polska od 2000 roku robiła postęp ogromny, z daleko poniżej średniej dla krajów OECD, do bycia na poziomie Finlandii w 2018 roku. No. Co prawda, do 2022 roku zanotowaliśmy gigantyczny spadek, tak naprawdę niweczący cały ten wzrost 20-letni, ale to na osobny temat. Więc jedyną drogą do tego, żebyśmy się pogodzili, żeby te, te rozmowy edukacji, to narzekanie na edukację miało jakiś sens i było konstruktywne, to jest powiedzieć: No dobrze, to pokażcie w takim razie badania, które mówią o tym, że jeżeli zmienimy nauczanie w ten sposób, to ono będzie mniej skuteczne. Nie, my, my naprawdę wiemy, co wynika, jakie reformy na świecie były skuteczne. W jakich krajach, na jakich krajach się wzorowaliśmy? Na przykład na Irlandii, na reformie australijskiej, na tym, co się w ostatnim czasie działo w Wielkiej Brytanii, na Singapurze, który budował dzisiaj, jest absolutnym topem, wydaje się nieporównywalny do nas. Ale to jest piękna historia tego, jak z bardzo trudnej sytuacji można wyjść na sam szczyt i jeszcze go poprawiać. Polska naprawdę nie ma żadnego argumentu, dlaczego nie miałaby mieć wyników edukacyjnych na poziomie... Singapuru. Swoją drogą, na poziomie samych wyników, to my nie mamy na co narzekać. My ten wzrost mieliśmy naprawdę niezły. To, z czym mamy wielkie wyzwanie w polskiej edukacji, to jest po pierwsze, oczywiście wzmocnić wyniki kognitywne, ale jednak w rankingach dobrostanu, poczucia przynależności dzieciaków do szkoły. Poczucie przynależności bada się takimi pytaniami, jak na przykład, jak często czujesz się w szkole samotny. Czy czujesz, że to jest środowisko, z którym, które cię jakkolwiek wspiera? To my w tych kryteriach jesteśmy na absolutnym końcu we wszystkich badaniach. Nikt nie chce chodzić do szkoły, każdy chce skończyć jak najszybciej. Tak. E, czujemy też jako, jako uczniowie piętnastoletni, czują, że szkoła im nic nie daje z punktu widzenia ich przyszłości. Niesamowite, bo mają wyniki wysoko... To klasyczne, poniżej... na co mi się to w życiu przyda, tak. prawda? Tak, mają wyniki średniej. A uważają, że nic nie potrafią i nie czują, nie identyfikują się ze szkołą. Więc teraz wiemy, jaka jest diagnoza. Wiemy, które metody nauczania działają. Wiemy, jakie były reformy oświaty, które przyniosły innym krajom sukces. To dlaczego później siadamy przy stole i mówimy, a w tej szkole dzieci się nic nie nauczą, to jest zły kierunek. Ale jak mówisz, że to jest zły kierunek, to powiedz mi, dlaczego uważasz, że to jest zły kierunek? A nie ma tych... Tych argumentów. Ale wie pan, że za chwilę wyjdą nauczyciele i powiedzą, że naukowcy sobie coś wymyślili, tego się nie da, my tego nie zrobimy, to nie są nasze realia, szkoły są niedostosowane za duże klasy i cała masa argumentów, które też od lat pada. No tak, ale w tych krajach, w których udało się przeprowadzić te reformy edukacyjne, to nie, to, to nie było teoretycznym zadaniem, tylko to się naprawdę wydarzyło. Polscy nauczyciele są grupą, która najbardziej potrzebuje wsparcia. To znaczy nic w edukacji się nie stanie dobrego bez wsparcia. Od i dla nauczycieli. Ja mówiłem o tych problemach z dobrostanem, z poczuciem przynależności uczniów. Jak spojrzymy na poczucie przynależności nauczycieli w badaniu PERS 2021, to nie to, że ono jest słabe my mamy najniższą na świecie satysfakcję zawodową u nauczycieli ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu i ona drastycznie spadła między 18 a 20 między 16 a 21 rokiem więc my mamy wielki problem w zawodzie nauczyciela i teraz no dobra mają też różne przekonania, mają głębokie poczucie też po, po, po reformie, po zamknięciu szkół w pandemii rekordowo długim w Europie. Prawie żaden kraj nie miał tak długo zamkniętych szkół. Mają naprawdę poczucie niskie poczucie sensu swojej pracy. No i pytam jaka jest droga wyjścia z tego? No nauczyciele szanują prawdę, konkret. A prawda i konkret to jest to, że można uczyć Lepiej można uczyć skuteczniej, włączając dzieciaki i budując też to poczucie przynależności przez ich, przez techniki aktywizacyjne, przez skuteczne metody nauczania i też włączając samych nauczycieli w proces tych zmian. Nic się nie może wydarzyć w edukacji, jeszcze raz podkreślę, jeżeli nauczyciele nie będą czuli się współtwórcami tego procesu. Ale da się zrobić to w klasie, gdzie jest 30 dzieci, a połowa ma orzeczenia? Da się to zrobić. W, w jednym z ważniejszych zadań dla nowej podstawy programowej i reformy oświaty jest tak zwana edukacja włączająca, czyli taka Właśnie. edukacja, która rzeczywiście opiekuje różnorodność. No i dzisiejsze trendy światowe są takie, żeby w ogóle różnorodności nie traktować jako Przeszkody, tylko traktować ją jako zasób. I to się da robić. My tak naprawdę widzimy, że w zakresie i orzeczeń, i, i różnorodności, i różnych emocjonalnych problemów, i problemów ze zdrowiem psychicznym, które w Polsce wśród dzieciaków też jest dużym problemem, są metody na to, żeby ta klasa w lepszy sposób czerpała z, z tego, jako z zasobu. To, to po prostu musi się zadziać. Nie jest tak, że w Polsce tych dzieci jest więcej niż w Singapurze, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii czy w Australii. Po prostu trzeba się nauczyć skuteczniej z tym pracować. A może po prostu te klasy powinny być mniej liczne? E, bardzo to jest e, ciekawe. Tak, takie jest przekonanie powszechne, że e, im większa klasa, tym gorzej. E, Badania nad wielkością, nad wpływem wielkości klasy na wyniki edukacyjne mają już chyba 30 czy 40 lat. Takie wysoko wyspecjalizowane. Nawet zresztą Maciej Jakubowski, dyrektor IB, Główny, jest, jest autorem dosyć znanych badań w tym obszarze. No, no i to nie jest takie oczywiste. To znaczy, jest jakiś poziom powyżej, którego rzeczywiście klasa jest przeludniona i to przeszkadza w nauce. Natomiast w ramach tych 20 paru do 30 dzieci nie jest to, okazuje się, że to nie jest tak, że. Że, że to jest problem. Przeludnienie klas nie jest y, największym problemem polskiej edukacji. Tym bardziej, że jak spojrzymy na demografię na to, że za 6 lat w klasach 1-3 będziemy mieli kilkaset tysięcy dzieci mniej, no to będziemy mieli dokładnie odwrotny problem. Będziemy mieli problem z małymi szkołami, które już dzisiaj są małe i na poziomie ekonomicznej analizy one są nie, jakby nie, trudne do wytłumaczenia. Trzeba będzie wymyślić nową rolę tych szkół. Ministry wskazują na to, że, że szkoły powinny też przejąć, żeby zostały zachowane jako centra lokalnej kultury, żeby też przejęły inne funkcje pod to Żeby zwiększyć ich jakby ekonomiczny też sens. Więc jakby rozumiem że trend nie jest w stronę zamykania tych szkół, tylko też zmiany i rozszerzenia ich e, funkcji. Więc będzie dokładnie odwrotny problem niż przeludnienie klas. Ale to jest y, potrzebna duża zmiana w głowie, bo otworzenie szkół, no, wie pan, dzisiaj jest tak, że dzieci pójdą po lekcjach grać na boisku i słyszą, żeby. Wyszły stąd, bo gniotą trawę, bo się zniszczy ta trawa. Po otworzenie szkół, kto to będzie sprzątał, a biblioteka, a ktoś coś ukradnie, coś zniszczy, coś się zadzieje. Nauczyciele też muszą zmienić sposób, o, sposób myślenia o nauczaniu. Uczniowie muszą zacząć się uczyć inaczej. Jak to wszystko zrobić do tego 2026 roku? No, jedyną drogą jest to, żeby poza tą nogą naukową, o której już wspomniałem, była ta druga noga, która ma być. Naprawdę silna, czyli noga konsultacji społecznych i włączania, to się brzydko nazywa, interesariuszy w ten proces. To znaczy, żeby rzeczywiście nauczyciele, już nie tylko jako związki zawodowe nauczycieli, ale w ogóle nauczycieli, mieli możliwość kształtowania, komentowania i, i, i sugerowania implementacji tego procesu, tak żeby to było efektywne, ale tak samo i uczniowie. Z tym, żeby uczniowie wyszli na trawę i gnietli trawę to dzisiaj wydaje się, że wszyscy o tym marzymy, żeby oni nie szli do domu grać w gry, tylko wyszli na boisko i pograli. Myślę, że dzisiaj... W... Moje dziecko się spotkało z tym, że gniecie trawę na boisku po lekcjach. No tak, wiele do przepracowania jest na pewno. No właśnie, się boję, że, że to nie zadziała po prostu wszystko. Znaczy, mamy dwie opcje. Możemy uznać, że w edukacji nic się nie da zrobić, albo możemy uznać, że to jest najważniejsze, że w tym kraju jak spojrzymy na przykład, nawet na ekonomiczne argumenty, na wzrost gospodarczy Polski, z analiz Banku Światowego, z analiz OECD Bank Światowy wydaje takie te centralne, ekonomiczne memoranda dotyczące tego, skąd się bierze na przykład wzrost gospodarczy w Polsce. W Polsce wiemy, że on się bierze ze wzrostu jakości kapitału ludzkiego. Ten wzrost gospodarczy, który jest absolutnie spektakularny na poziomie światowym. Nigdzie indziej, poza krajami dalekiej Azji, gospodarka nie rośnie tak szybko i z czego wynika ta polska wyjątkowość? No z tego, że poprawiliśmy edukację między 2000 a 2000 mniej więcej 18 rokiem znacząco. Z tego, że te kohorty weszły na rynek pracy i mają po prostu wysoką produktywność. To, żeby edukacja zmieniała się w dobrą stronę, jest misją nas wszystkich i to jest Przyszłość, to jest patriotyzm przyszłości. I teraz mamy do wyboru: albo powiedzieć sobie, no i tak, nic się nie da, przecież nie będzie dobrze, takie narzekanie polskie, albo możemy powiedzieć, nie, zmieńmy edukację tak, żeby spojrzeć na to, jak inni to zrobili, ci, którym się udało. I pójść w niej ślady. Jak mamy metody nauczania, weźmy te metody, które mają naprawdę działają, a nie te metody, które chcielibyśmy czy fajnie brzmią, tylko spójrzmy na to, co działa. I w końcu spróbujmy sprawić, żeby społeczeństwo było maksymalnie zaangażowane w ten proces. Na pewno będą przeszkody, bo nie, jakby tylko ten nie, się nie potyka, kto nie idzie. Ale no, to jest jedyna droga do przyszłości. Dobrą zachętą są zawsze pieniądze. E, to oczywiście, że tak. No i edukacja musiałaby być jakoś. Priorytetowa w państwie i musiałoby tam naprawdę iść duże pieniądze i na podwyżki, i na wyposażenie szkół, sal i, i całą, całą otoczkę wokół edukacji. Myśli pan, że jest to możliwe, żeby zmieniło się też w państwie takie myślenie, że ta edukacja jest kluczowa? No, myślę, że jak spojrzymy na to, że jedyną grupą zawodową, która dostała 30-procentową podwyżkę w tym roku, byli nauczyciele, to chyba. Jest to jednak wyraźny sygnał, ale że... Ale w ta przyszłym ta roku pięć. No, no 30% rocznie w każdym mm -hmm. roku mm -hmm. pewnie... Się nie, nie da. Nie ...jest na stole, ale jest to, ciągle, jest to ciągle patrząc na pierwsze decyzje, które zapadły w nowym rządzie. Jest to chyba znak, że państwo to widzi, prawda? Jaki ma być absolwent, który wyjdzie ze szkoły? Bo Instytut Badań Edukacyjnych skończył pracę nad sylwetką absolwenta. Co wam wyszło? Co, do, do czego chcemy dojść? E, prace, które prowadziliśmy, to przygotowanie pod reformę 2026. To polegały na wypracowaniu szeregu dokumentów, które skupiają się na końcu na tym, jakie ma cechy mieć absolwent, e, który skończy szkołę po edukacji, która zacznie się w 2026 roku. I e, i na podstawie profili absolwentów z innych krajów, na podstawie tego, co się udało w tych krajach, które poprawiły swój, do czego dążyły te kraje, i na podstawie trendów globalnych e, dotyczących zmian w ry na rynku pracy, udało nam się sformułować takie kluczowe kompetencje, które chcielibyśmy, żeby były realizowane na e, każdym przedmiocie, w całym przemyślanym toku studiów. Wiemy nade wszystko, że taki. Absolwent musi posiadać te korowe kompetencje, takie bazowe kompetencje dotyczące rozumienia czytanego tekstu i przetwarzania informacji, pisania, słuchania i kompetencje matematyczne, zarówno w świecie. Ogólnie w świecie, ale też w świecie cyfrowym, który wydaje się dzisiaj szczególnie ważny. Wiemy, że taki, taki absolwent musi posiadać kompetencje osobiste i społeczne, które dzisiaj w szkole polskiej były nie do końca dowartościowane. Te kompetencje polegające na tym, że potrafimy zarządzać sobą, że potrafimy zarządzać swoimi finansami, swoim czasem i potrafimy dbać o swój dobrostan i rozwój. Wiemy, że kompetencje społeczne, czyli właśnie współpraca i komunikacja, są drugim z filarów, tego, kim chcielibyśmy, żeby był dojrzały obywatel po polskiej szkole. I trzecie to są kompetencje kognitywne z tych wyższych poziomów taksonomicznych, czyli właśnie, rozumień, czyli właśnie e, krytyczne myślenie, kreatywne myślenie e, i to, żeby potrafić analizować zjawiska i analizować, łączyć ze sobą wiedzę, którą już mamy. To wszystko musi być zanurzone w e, obszarach kształcenia, które zdefiniowaliśmy. Obszary kształcenia, czyli tak naprawdę bardziej ogólne nazwy przedmiotów Niejednokrotnie łączące ze sobą po kilka przedmiotów, które dzisiaj są globalnymi trendami. Czyli, na przykład, nie mówimy, że informatyka, tylko technologia jako całość, ale też kwestie obywatelskie, kwestie związane z matematyką, językami obcymi, z historią itd., te wszystkie obszary kształcenia, które, w, w które, które są. I teraz trzeci komponent, który składa się na tą triadę najważniejszych rzeczy w edukacji, który trochę odróżnia polski profil absolwenta od profili z innych krajów, czyli Sprawczość. To, żeby nauczyć młodzież, tak wykorzystywać wiedzę, kompetencje, które mają zarówno osobiste, społeczne, jak i kognitywne w obszarach kształcenia, żeby przekuwało się na to, jak zachowujemy się na poziomie rodzinnym, lokalnej społeczności i na poziomie ojczyzny. I, i to jest tak naprawdę wizja ogólna. I teraz. Tych kompetencji, które myśmy zdefiniowali w profilu absolwenta, nie może być za dużo. Bo wtedy będzie to znowu ideałem, który nie będzie miał praktycznej realizacji. Chcemy, żeby ta logika, o której mówiłem na poziomie e, edukacji obywatelskiej, że mamy zdefiniowane kompetencje i konkretne e, treści programowe mają realizować te kompetencje. To jest taka aż tabela fizycznie, która, która pokazuje, jak to robić. Żeby profil absolwenta robił to analogicznie, tylko w bardziej kompleksowy sposób. To znaczy, żeby każdy przedmiot. Każda, każde działanie w edukacji miało wprost odniesienie do tego, w jaki sposób kształci te rodzaje kompetencji, na przykład w jaki sposób kształci komunikację i współpracę, empatię, w jaki sposób kształci kompetencje kognitywne wyższego rzędu, czyli na przykład, jeżeli mamy przedmiot bardzo wiedzowy, no nie. Musimy mieć wymaganie i wprost wskazanie co do tego, w jaki sposób krytyczne myślenie, czy kreatywność jest pobudzana przy realizacji tego mocnowiedzowego komponentu, czyli jak to, jak to analizować. I w końcu też te kompetencje osobiste, które dzisiaj są dużym problemem w świecie e, niższej uwagi przez media społecznościowe, tego spadku attention span, czyli tej umiejętności skupienia się, e, kompetencje dotyczące zarządzania czasem, planowania e, i też e, dbania o zdrowie Psychicznej dobrostan. Będą biało-czerwone paski na świadectwach nadal, bo one pokazują, że ta szkoła jest zdefiniowana na konkretną wiedzę. A pan mówi o umiejętnościach, umiejętnościach społecznych, umiejętnościach osobistych. Może te paski nie są potrzebne, albo nie będą już potrzebne? Nie wiem, czy paski będą. Na pewno to, co się musi zmienić fundamentalnie, to sposób oceniania w szkole. My z ocenianiem mamy ogromny problem. E, przyzwyczajeni jesteśmy ze szkoły i to do dzisiaj jest realizowane. Na przykład, że każdy test, quiz, przepytanie właściwie kończy się jakąś tam punktową oceną, prawda? Robimy test, no to mamy tam, nie wiem, 6 na 10. No nie. I przez to to, to spowodowało ogromną szkodę w edukacji, bo sam test, na przykład, jako metoda tego, że ja muszę przywołać to, co wiem i spróbować rozwiązać jakieś zadanie, jest niezwykle. I sprawdzić, czy wiem. Tak, ale to jest niezwykle skuteczna metoda mm. nauczania. Natomiast to, z czym się to kojarzy uczniom, to z tym, że dostaną za to ileś punktów, a nie z tym, że oni będą musieli się zastanowić. Bardziej pamiętają, to z, jaką dostał, dostali ocenę, niż tak. to, co było na teście. Tak. Jak ja się dzisiaj swoich studentów e, daję przed każdymi zajęciami, po każdych zajęciach, to jest pięć testów tygodniowo i, i, i na pierwszych mówię, że one nie są na ocenę, tylko daję. To co je robić? Tak, dokładnie. I to jest też mentalność wobec oceniania, którą musimy bardzo zreformować. Oczywiście, ja też już słyszę te maruderskie głosy. No dobra, ale jak nie będziemy oceniać testów, to dzieci nie będą miały motywacji, żeby je robić. No nie, po prostu musimy inaczej zdefiniować to, czego się uczymy. To naprawdę działa. Nauczyciele i szkoły, które przeszły na system troszeczkę innego oceniania w formie wiadomości zwrotnej, oceniania kształtującego, czy, czy w ogóle troszeczkę innej wizji stawiania celów w edukacji, pokazują, że to się da zrobić. Mamy dzisiaj mikropoświadczenia, które mogą poświadczać konkretne kompetencje. Które mogą być pewną nagrodą za zdobycie pewnej umiejętności, kompetencji, które można wykorzystać w edukacji przyszłości. System oceniania nie jest jeszcze gotowy do zaimplementowania. My naprawdę wierzymy w to, że mówimy, że coś działa wtedy, kiedy mamy zrobiony. Porządne badanie i przejrzeliśmy wszystkie publikacje, wszystkie dobre praktyki ze świata w tej dziedzinie. To mamy zrobione dla profilu absolwenta, dla programów nauczania w innych krajach, to wiemy. Program nauczania, znaczy system oceniania jest w tym momencie jeszcze tworzony do analizy. Myślę, że on musi być w kolejnym kroku. To znaczy, jak teraz zgodzimy się jutro Państwo mają możliwość każdego dnia wziąć udział w konsultacjach społecznych profilu absolwenta. Gorąco do tego zachęcamy. To jest. Na razie to, co wynika z badań, a teraz nauczyciele, uczniowie, rodzice, każdy z nas może dać w to wkład i powiedzieć, czy, czy z tym się zgadza, czego tam brakuje. No i teraz kolejnym krokiem, jak już będziemy wiedzieli, kogo chcemy, to przechodzimy do opcji, to teraz jak to zrealizować. I naszym wielkim marzeniem to jest to, żeby duże i piękne słowa, które nawet dzisiaj są zapisane w podstawie programowej, proszę sobie przeczytać część ogólną podstawy programowej. No naprawdę, serce rośnie. To, 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 to brzmi pięknie rozmarzyć się można. Tylko problem w tym, że to nie ma kompletnie żadnego przełożenia na praktykę, ta część ogólna, ta te listy tematów. To jest coś, co jest realizowane w szkole. Naszym marzeniem jest to, żeby te duże rzeczy, o których mówimy, te cele, te ideały, miały swoją bezpośrednią realizację w procesie nauczania na każdym przedmiocie. Dobrze, mamy absolwenta, jest matura, kończy się matura. I co dalej ze studiami? Studia chyba też się muszą zmienić do tego nowego absolwenta. Idziemy po kolei, zaczęliśmy od profilu absolwenta szkoły podstawowej i przedszkola. To może trochę głupio brzmi jak absolwent przedszkola, ale to ma sens. Dlatego, że my chcemy wiedzieć, kto wchodzi do formalnej edukacji. Zarówka jest obowiązkowa, więc też pewien program jestem realizowany. Pewne kompetencje muszą być już tutaj. I kto wychodzi z systemu edukacji? To jest ostatnie miejsce, kiedy wszyscy są razem. Dalej rozchodzą się głównie na trzy ścieżki, czyli licea, technika i szkoły branżowe. I my chcemy zdefiniować, kto jest tuż przed rozejściem. W 2027 roku ma wejść reforma szkół ponadpodstawowych. Czyli dokładnie to samo zadanie, profil absolwenta. Myślę, że nawet w tym samym katalogu profilu absolwenta, ale definiując troszeczkę precyzyjniej, kto, jakie, jakie cechy ma mieć absolwent po każdej z tych trzech ścieżek, będzie wprowadzana i przygotowana reforma podstaw programowych, oceniania i metod nauczania dla szkół ponadpodstawowych robic. I myślę, że w dopiero w kolejnym kroku, jak będziemy wiedzieli, kto kończy różne typy szkół ponadpodstawowych, jaki chcemy, żeby był taki absolwent, e, będzie, będzie musiała też za tym pójść reforma e, edukacji na poziomie wyższym. Jak doskonale wiemy, edukacja na poziomie wyższym jest znacznie bardziej zdecentralizowana, e, więc tutaj już liczymy na wsparcie organizacji uczelni wyższych. Zresztą już dzisiaj współpracujemy i konsultowaliśmy e, nasze, na, nasz proces i spotykaliśmy się, choć Chociażby z, z kraspem, z konferencją rektorów. E, znowu, bez, bez wsparcia badaczy nie, nie pojedziemy daleko. To, to jest wielkie zadanie jednoczące. Jeszcze jedno pytanie na koniec o okresy przejściowe w szkołach ponadpodstawowych. Po 2027 wejdzie reforma szkół, do, reforma do szkół ponadpodstawowych, jak sądzę, od pierwszej klasy. A co z uczniami drugiej, trzeciej, czwartej? No, Tam też się coś zmieni w programach, czy oni dalej będą szli z starą ścieżką? Jak jest problem, na przykład, w zdrowiu, to mamy zwykle dwa typy działania. Nie? Jedno działanie to jest działanie doraźne, nalepienie plastra i zbicie gorączki, a druga rzecz to jest leczenie przyczyn i, i, i podstaw. No to to, co ministerstwo robi, to działa na tych dwóch kierunkach. Z jednej strony przygotowuje fundamentalną reformę systemu oświaty, której nie można wprowadzić naraz we wszystkich e, klasach. To, co, to, w czym jesteśmy super doświadczeni jako polska oświata, e, to są tsunami no i, i walce. Generalnie COVID to był walec, reforma zalewskiej to był walec, szybko wprowadzona, naraz wszędzie. No nie, my wiemy, że tak naprawdę trzeba wprowadzić to, tak, żeby nie e, zaburzyło to toku edukacji tam, gdzie już jest ona zaawansowana w innych klasach, dlatego reforma wejdzie... Um, Obywatelska, to, ale Punktowo. E, I w ponadpodstawowych wejdzie od pierwszej klasy, natomiast dla tych którzy, osób, które już są dzisiaj w systemie, które będą tymi przedreformowymi e, rocznikami, mamy szereg plastrów i działań, które pozwolą sprawić, że ten program, który dzisiaj jest, ta podstawa programowa, może przeładowana, e, może... E, Nieidealna, będzie realizowana za pomocą trochę innych metod przy wsparciu skutecznych metod nauczania. Już dzisiaj zresztą IB opublikowało takie wademeka dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów, w których mówimy o tym, jak uczyć skutecznie się, jak organizować edukację, tak żeby przy tych samych warunkach i ograniczeniach stosować metody, które pomogą osiągnąć lepszy skutek? Czyli będzie jakieś tam wyrównanie przed reformą i po reformie, żeby wszyscy którzy, młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, byli dobrze przygotowani do pracy i życia? Na tyle, na ile jest to możliwe, bez zaburzenia procesu edukacyjnego, który już dzisiaj istnieje, to się dzieje. Pewnie będziemy wielokrotnie jeszcze o tym rozmawiać, jak będzie wyglądała reforma, jak będzie wyglądała absolwent i jak się skończą konsultacje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, Państwo i moim gościem był, był pan Tomasz Gajderowicz, Instytut Badań Edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.